Mój Ojciec był lekarzem, wojskowym lekarzem. Był również komendantem szpitala. Dawniej związany przed wojną był z komunizmem. Po wojnie był rozczarowany, no ale jednak był w jakimś tam, powiedzmy, szeroko rozumianym establishmencie. W 1967 roku został wyrzucony na fali czystek antysemickich z wojska. Zwolniony wcześniej. Rok później umarł. Moja matka była, pochodziła ze wsi. Była pierwszą osobą, która. Wyszła z tej rodziny, zrobiła maturę, była pielęgniarką, studiowała medycynę, ale nie skończyła. Jeszcze dodałbym jedną rzecz istotną. Moja matka była w AK. No i w związku z tym, tym bardziej była bardzo zaciekłą antykomunistką. No rzeczywiście w moim domu było takie napięcie. Trudno powiedzieć, że to były polityczne dyskusje, dlatego że ojciec nie za bardzo bronił systemu. Nigdy w życiu nie myślałem, znaczy bardzo długo w życiu nie myślałem o dziennikarstwie. Dziennikarstwo w systemie perelowskim to była w ogromnej mierze propaganda. Ja zawsze wiedziałem, że chcę być pisarzem. I od dziecka coś tam pisałem. I ja chciałem studiować filozofię, ale po 1968 roku no została, została yy, przeniesiona wyłącznie na studia podyplomowe. W związku z tym mogłem, studiowałem polonistykę, dlatego że to były studia literackie, ogólnie kulturoznawcze, można tak nazwać. Jeśli chodzi o dziennikarstwo, to ja zacząłem pisać artykuły do podziemnej prasy, którą sam współtworzyłem od 1977 roku, ale yy, nie traktowałem tego wtedy jako dziennikarstwo, traktowałem to jako formę walki z komunizmem. W połowie lat 80. we Francji, kiedy byłem redaktorem naczelnym i twórcą miesięcznika Solidarności, Kontakt, i korespondentem w wolnej Europie, gdzieś tak w połowie lat 80., zorientowałem się, że chyba jednak jestem dziennikarzem.